Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębicy zwrócił się do wójta gminy Dębica Stanisława Rokosza o pomoc finansową. W zaledwie 3 dni została podjęta decyzja oraz przygotowana i przegłosowana przez radnych gminy Dębica uchwała. Kwota ta zostanie przeznaczona na dostosowanie budynku do celów walki z koronawirusem oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ostatniej sesji po wpłynięciu wniosku Szpitala Powiatowego, dyrektora naszego szpitala, o pomoc na modernizację pomieszczeń na oddziale wewnętrznym w celu przystosowania łazienek i pomieszczeń tam się znajdujących. Gmina wesprze kwotą 70 tysięcy złotych. W tej chwili jest umowa w trakcie przygotowania i rozliczenie nastąpi po wykonaniu przez szpital tej modernizacji, tych pomieszczeń na oddziale wewnętrznym w szpitalu. Radni gminy Dębice wystosowali także apel do innych samorządów, aby pomóc szpitalowi. Nasi radni naszego klubu, nasza gmina Dębica, wystąpili z apelem do pozostałych samorządów o wsparcie szpitala powiatowego przez samorządy inne. Myślę, że przychylą się również do tego apelu, do czego szczególnie zachęcamy, żeby wesprzeć jednak szpital. Szpital podlega gruntownej reorganizacji. Są wykonane śluzy, zmienia się lokalizacja pokojów socjalnych i łazienek. Podczas epidemii konieczne było podzielenie oddziału na część dla personelu oraz osób zakażonych wirusem COVID-19. Za pomoc finansową z gminy Dębica zmodernizowany zostanie węzeł sanitarny na oddziale wewnętrznym. W ten sposób wójt i radni dołożyli cegiełkę na rzecz szpitala, a tym samym ratowania zdrowia mieszkańców powiatu dębickiego w tym ciężkim dla wszystkich czasie.